To jest ten poziom taki z No. pogranicza flagowców i tych najmocniejszych, najlepszych średniaków. Gdybyście mieli nabywać tego smartfona, to stosować należy wyłącznie kabelek, który przyjdzie w pudełku. Jest podekranowy aparat fotograficzny. Ja wam nie będę spoilerować na temat tego aparatu, ale powiem wam, że no, zaskakuje. Cześć, witajcie. Witamy, witamy. Ja przepraszam od razu za różne dźwięki, które się będą być może ode mnie pojawiały, dlatego że tutaj się łódź rozbudowuje. Miasto stawia kolejne klocki. No, domy, tak? Takie. A, domy, nie, no myślałem, że to dobitne określenie jakości łódzkich dróg po prostu. A nie, to jeżeli chodzi o jakość łódzkich dróg, to ja się nie wypowiadam na ten temat, bo ostatnio nie udało mi się przejechać z jednej strony miasta na drugą stronę miasta, tak żeby nie stanąć po drodze i nie stać długo, albo nie kombinować, jak objechać. No dlatego należy omijać po prostu. Na szczęście mamy obwodnicę i można wreszcie ominąć to miasto. Bo teraz to w ogóle mamy cały ring mamy, jak to Ring, nazwali no. politycy. Ja oglądałem specjalną taką konferencję prasową, gdzie mówili, że ring mamy taki, nie Tak. jakieś gwiazdy, nie obwodnice, tylko ring mamy taki teraz Tak. wokół Łodzi. Dobra, Tak. wróćmy do rzeczy, na których się znamy i na które możemy ponarzekać rzetelnie. Wiem. A jedną z takich rzeczy, na których się znamy, są smartfony, a w tym tygodniu chyba najbardziej oczekiwaną premierą był smartfon premium Nothing Phone 2. Dwa nie. Premium świeci, mryga, także każdemu będzie się podobał, Śpiewa, na pewno. recytuje. Ja już go zdążyłem przetestować, ale jeszcze nie mogę wam pokazać recenzji, ale pokażę wam ją jutro po południu. Będzie recenzja na kanale, bo no, jest już gotowa, nie ukrywam, bo ten telefon miałem już. Tak sobie fajnie świeci, zgrabnie. No i cóż, powiem szczerze, mnie się bardziej podobała jedynka. Jedynka była bardziej premium w dotyku. Ten jest bardziej premium pod względem wyposażenia. No jest lepiej, tak? Jest dużo, dużo lepiej, bo jedynka była średniakiem, fajnie opakowanym, ale średniakiem, natomiast dwójka jest, no, mocnym średniakiem, bo ja bym nie powiedział, że to jest już flagowiec. To jest ten poziom taki z No. pogranicza flagowców i tych najmocniejszych, najlepszych średniaków. Ja bym jednak strzelił, że to flagowiec, co prawda flagowiec z niskiej półki, ale jednak flagowiec. No, kurde, wstyd mówić o telefonie, który ma Snapdragona 8 Plus, Że no nie, no że to nie tak. jest flagowiec, tak? No a on ma, kurcze, i ładowanie No, bezprzewodowe, i ładowanie szybkie. No jeżeli ale nie chodzi o takie super aparaty, to szybkie, nie? przepraszam? Ale nie super szybkie. No tak. Jeżeli No. chodzi o aparaty, też tutaj można powiedzieć, że jest nieźle, ale nie genialnie, dlatego że są dwie pięćdziesiątki z tyłu, ta jedna pięćdziesiątka jest do zdjęć szerokokątnych. Pierwsza matryca to jest niezła matryca, to jest Sony No i IMX890 ma stabilizację optyczną, i poważną. ma stabilizację optyczną i elektroniczną, jak to mówi. Oni tak durną tą specyfikację na stronie podają, trzeba się przeklikiwać po prostu przez rzeczy, które Tak. się chce zobaczyć. Nie, może kliki zliczają, może im są do czegoś potrzebne. Ładowanie, bo wspomnieliśmy, że nie jest może najwyższej jakości, ale jest 45-watowe. Ono w zasadzie wystarczy do szybkiego ładowania. Jest Tak, no. bezprzewodowe, 15-watowe, jest zwrotne do tego jeszcze w prezencie i to w zasadzie tyle. Tak, AMOLEDowy to jest wyświetlacz, taki jakiego fajnie się wszyscy wyglądało. spodziewali, jest Corning Gorilla Glass, chociaż nie podali numerka na przykład. Bateryjka jest 4700, natomiast wyświetlacz ma dynamiczne odświeżanie do 120 Hz, także też nie jest najgorzej. No a największą zaletą jest to, że świeci. Tak, to jest największy bajer, oczywiście marketing do tego, wiadomo. W pudełku jest prześliczny kabelek USB, naprawdę ładny, zachęcam sobie, kliknijcie, tu macie podlinkowaną film taki z pierwszego przeglądu, tak jak powiedziałem, jutro recenzja tego telefonu, no jest dobrze. Jest jeszcze taka podstawowa szczelność, tam IP54. Aparaty dają radę moim zdaniem, co prawda mówię, tak jak Jacek powiedział, no nie ma tam, nie wiadomo jak rozbudowanego aparatu, ale te, które są, radzą sobie całkiem To dobrze. znaczy do takiego smartfona premium rzeczywiście brakuje jednak obiektywu tele po prostu. Je, No, tak, choć zgadzam był się. może nie najwyższej jakości, ale gdyby był, no to fotograficznie też byłby to smartfon premium. A tak, no, mamy rzeczywiście wyższą, albo wyższą półkę średnią, tak jak Adaś powiedział, No, takie albo niską pogranicze flagową.
najmocniejszych średniaków lub tych tańszych flagowców, zresztą cenowo to też jest poziom tych powiedzmy tańszych flagowców, bo on tam od czwórki startuje, nawet nie Tak, od to prawda. trójki. Od trójki, czyli. Od 3000 Tak. na 128 plus 6 to są 3000. Tak, dokładnie. Najsłabsza wersja 828, 3000, później mamy 12256, Ta 8, 8, tak. 300 niecałe i 12500, 12 niecałe 3800, czyli to jest tak właśnie, no te ceny jakby odzwierciedlają to, czym ten telefon jest, no ale tak jak mówię, tu główną rolę odgrywa moim zdaniem design w tym telefonie, bo design no, albo można pokochać, albo znienawidzić, na pewno jest ciekawy, na pewno jest bardzo niebanalny. I powiem Wam szczerze, fajnie wygląda. Serio, na żywo prezentuje się mega fajnie. Jest to telefon na pewno oryginalny. Jak się chcecie wyróżnić, to warto. O, głośniki stereo jeszcze ma, Dual SIM, także eSIM-a nie ma. Także no, fajne urządzonko. Dosyć ciekawy interfejs, bez śmieci, to też mogę Wam powiedzieć. No, a reszta w recenzji, słuchajcie sobie, obejrzyjcie recenzję i tyle. Realme w Indiach pokazało dwa razy Narzo. Jedno Narzo takie 60, a drugie takie 60 Pro. Ej, Narzo ale myśmy już 60. widzieli. Co mówisz? Myśmy już to widzieli, tylko pod innymi nazwami. No tak, widzieliśmy, no ale to wiesz, no wspominam z Tak. kronikarskiego obowiązku, bo po prostu Dokładnie. trzeba powiedzieć, że są smartfony, które mają nowe nazwy na rynku w tej chwili. Tak naprawdę to jest Realme 11 i Realme 11 Pro. Także mamy Dimensity 6020 albo Dimensity 7050. Jest, że fajne są dosyć wyświetlacze, tak? No bo te smartfony od Dokładnie, początku no były fajne sympatycznymi są. smartfonami, tak? 17-watowe ładowanie, baterie 5000, także no dosyć spoko, para 64 albo SETA i do tego Także fajne. tutaj. Tutaj można mówić w superlatywach, jeżeli chodzi o specyfikacje, natomiast no, nazwy są specyficzne dla rynku indyjskiego. W tej chwili diabli wiedzą, czy oni gdzie indziej jeszcze to będą Jest, nie pokazywali, bo sądzę, no po to co, skoro już są. przyszły do nas Realme, nie? No. Nowością jest fajny pomarańczowy kolorek. Tego w Realme nie było. Nie ma tego takiego wyszywanego, co tam jakiś projektant Gucci'ego były robił dla Realme. No to tutaj zamiast tego wyszywania i kremowej obudowy jest taka fajna pomarańczowa. Też ładnie wygląda i też fajnie się komponuje ze złotymi dodatkami. No czarna wersja też jest trochę inna niż w wydaniu Realme, bo taki ma, kurczę, nie wiem jak to nazwać, na tyle Tak, tak obudowy. wygląda, jakby był drapany materiał po prostu. Drapany materiał albo padający deszczyk na tle nocy, o, mnie się to tak kojarzy. W każdym razie, no niebrzydkie rzeczy Jak, kosztują w Indiach. jakbyście sobie wyobrazili powierzchnię ze stali oksydowanej, wzięli taką drucianą szczotkę dosyć cienką i tak Przepraszam. pojechali, to to mniej więcej tak wygląda. Ale tylko raz pojechali, bo tych drapan, one nie są takie mocno kłujące w oczy. Zależnie od wersji, bo tych wersji jest multum, w Indiach te telefony kosztują tam od równowartości niecałych 900 po niecałe 1500 zł, zależnie od wariantu, czy pro, czy nie pro i od pamięci. Przy czym ten ostatni tier pamięci, to podobnie zresztą jak w przypadku Realme, jest mocarny, bo mamy tutaj w modelu 6. 1 tera albo 12 ramów zdaje się. 12 giga plus 1 terabajt za niecałe 1500 zł, także no tylko, że to pozostanie w Indiach. Ale no wiedzcie, że coś takiego jest. Najzabawniejsze jest to, że te smartfony obsługują kartę pamięci, przynajmniej tak stoi w specyfikacji. Zdziwiłem się niepomiernie, powiem szczerze, bo myślałem, że karta pamięci już wyszła z obsługi po prostu. No Przy tak jednak. dużych pamięciach. Troszkę nowości pokazało Vivo. Oj. Część z nich pokazało, część z nich nie pokazało, ale jest na przykład IQOO Neo 7 Pro. Smartfonik, który też zadebiutował w Indiach, zadebiutował ze Snapdragonem z 8 z plusem, z AMOLEDem 6,78, też z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz. Aparaty są takie sobie, bo tam jest 50 główna, co prawda, ale Ale to towarzyszy jej 8 i 2 chyba z przodu 16. Także taki, tak, od takie średniopółkowe, niebrzydkie też pomarańczowe. dokładnie. No ten Bateryjka. aparat główny ma stabilizację, to jest, że tak powiem, godne uwagi. Tak, no i ładowanie, bo tam jest 200 120 watów. W, także to też jest coś, co zwraca uwagę w specyfikacji tego smartfona i użytkowników potencjalnych ewentualnie może zachęcić.
No ale nie tak jak IQ11S, który to ma 200-watowe ładowanie. Ten to No dopiero. tak, to jest zupełnie przezabawna sprawa. Uważajcie z kabelkami, my ostrzegamy za każdym razem. Gdybyście mieli nabywać tego smartfona, to stosować należy wyłącznie kabelek, który przyjdzie w pudełku. Tak, Albo najnowsze dokładnie. kabelki polecane przez producenta. No i ładowarkę też tą z pudełka najlepiej. Bateria trochę mniejsza, bo 4700, no ale to zrozumiałe. Jak masz 200-watowe ładowanie, co to ładuje telefon w 5 minut, to pogrzeba ci większa bateria. No tak, ale wiesz co, z ładowarką to bym Ładować. się nie upierał, jeżeli chodzi o ładowarkę, to one tam są kompatybilne w dół, także to nie ma Tak, problemu. no, słabszą też można, tak? W każdym razie z tą ładowarką, która przyjdzie w pudełku ze smartfonem, to należy ładować smartfona wyłącznie kabelkiem, który przyjdzie ze smartfonem i z tą ładowarką w pudełku, żadnym innym najlepiej. Podejrzewam, że podłączenie innego kabla po prostu spowoduje, że ładowarka albo nie będzie ładować, albo przytnie moc ładowania i tyle. Ładowarki mamy w tej chwili inteligentne, także jest szansa, że rzeczywiście zabezpieczenia zadziałają i Mi się wydaje. jeżeli to będzie nieautoryzowany kabelek, to po prostu nie będzie ładował. Że nie. Jest AMOLED 2K ze 144 Hz odświeżania. I oczywiście Snapdragon 8 generacji drugiej, szybkie pamięci 5X i 4.0. Do tego mamy też porządną matrycę 50 Sony 866, czyli to jest aparat bodajże z Vivo X90. Do tego 8 szeroka, 13 do portretów już jest z teleobiektywem słabym, bo dwukrotnym przybliżeniem, ale jest. No i fajne jest to, że w Chinach, co prawda, ta przyjemność kosztuje tam od 200 do 2700 z groszami, a najwyższy tier to ma 16 giga i 1 tera wewnętrznej. Także mocarna sprawa. Nie ma to. Mocarna sprawa, ja jeszcze tylko wspomnę, że wyświetlacz jest 1440p, także rozdzielczość jest wielka i bateria będzie szybko schodziła, dobrze, że jest dobra A ładowarka. także 5 minut i naładowane, i tak co 5 minut, przez 5 minut sobie będziecie go ładować. Ha, ha, ha. Takie Vivo, które nam w tym tygodniu co jakiś czas wyskakiwały, dwa właściwie, i pokazywały się i z różnych stron, hej, hej, już jesteśmy. To jest Vivo Y27 w dwóch odmianach, w odmianie z 4G i w odmianie z 5G. Co prawda one do tej pory nie były oficjalnie, ale 5G dzisiaj wyskoczyło oficjalnie. Ja mam również w katalogu umieszczoną specyfikację wersji 4G, także zapraszam tych, którzy chcieliby zobaczyć. Natomiast oficjalnie o wersji 5G możemy powiedzieć tyle, że od taki sobie, no w zasadzie fajny budżetowy smartfon. No tak, nic wielkiego. Zresztą no, Vivo w Polsce nie ma, więc nie sądzę, żeby komuś przyszło do głowy sprowadzanie go w ogóle z Chin. Tak, i tutaj mamy do czynienia ze smartfonem, który w zasadzie niczym się nie wyróżnia. No Bo dokładnie. bateryjkę mamy w granicach średniej 5000 mAh, wyświetlacz mamy IPS-owy 6,6 Full HD pracujący, bez informacji o tym, przy jakiej częstotliwości odświeżania. Nie wiem, Vivo zaniedbało się po prostu tutaj w tym miejscu. Jeżeli chodzi o pamięci, to one wskazują na niższą półkę, bo tam jest 4 albo 6 giga RAM i 128 pamięci użytkownika, to jest bardzo biednie, powiem szczerze. 50 megapikseli, jeśli chodzi o główny aparat, no jest okej. Okay. To jest główny aparat, towarzyszy mu tam dwójka i ósemka z przodu. Także to fajny budżetowy smartfonik dla tych, którzy nie przepadają za wyróżnianiem się z tłumu. Dokładnie. Taki od po prostu zwyklaczek, ja bym powiedział. I Nubie, słuchajcie, O. Nubie nowe wyskoczyły, te Nubie też były zapowiadane przez dosyć długo. Sama Nubia do mnie pisała cały czas, wspominając, że hej, hej, my tu zaraz będziemy smartfony nowe. Natomiast, no co, no dostaliśmy po raz kolejny smartfony gamingowe z fajnymi światełkami. Tak, no i z wiatraczkiem oczywiście, no jest wiatraczek podświetlany, też mamy go w testach, tylko recenzja będzie dopiero już po wakacjach, obawiam się. Fajna rzecz, mocarna, no niestety ciepława również, jak to na gamingowy telefon przystało. No urządzenie bardzo specyficzne. Wyświetlacz robi wrażenie, bo popatrzcie, na dole bardzo fajna, wąziutka ramka, a na górze, ha, żadnych dziurek, nie ma niczego. Jest podekranowy aparat fotograficzny. Ja wam nie będę spoilerować na temat tego aparatu, ale powiem wam, że no, zaskakuje.
Zaskakuje już jakością zdjęć i oczywiście pozytywnie. Nie spodziewałem się, że będzie na tyle dobrze. Oczywiście rewelacyjnie nie jest, tak? Bo to jest podekranowy aparat. Nadal technologia, która jeszcze musi trochę dojrzeć, ale już jest. No, z modelu na model tutaj Chińczycy robią progres, bo tu już jest trzecia Nubia, która ma ten aparat. Pierwszy był do niczego, na drugim już coś było widać. Ten już zaczyna robić zdjęcia. Także no, jest fajnie. Ten telefon występuje w kilku wariantach, bo jeszcze jest wariant z plusem. On się niewiele różni, bo on się różni głównie baterią. I I tutaj oczywiście jest różnica, jeżeli notowanie. chodzi o baterię właśnie, bo w tej podstawce jest, zdaje się, 6000, a w tej z plusem jest 5000 za to Ale ładowanie. W podstawce jest 80-watowe, a z plusem jest chyba 160 W, jeżeli dobrze pamiętam. jeszcze się upewnię, bo plus niestety pozostanie chyba tylko w Chinach. 165 nawet, Tak, z tego co widzę. 165 dokładnie w No standardzie i jest 360. jeszcze jeden tier pamięci, bo w tym plusie jest 24 GB RAM-u plus 1 TB pamięci, natomiast najwyższy tier, który mamy w podstawce, to jest 12 plus 512. Zgadza się, są trzy kolory do wyboru. Jest bardzo efektowny, przezroczysty, myślę, który przez większość nabywców będzie wybierany. Czarny teoretycznie powinien się mienić, ale jak na gamingowy telefon to jest aż za skromny moim zdaniem, chociaż ma podświetlenia LED-owe nie tylko wokół wiatraczka, ale tutaj później te napisy również się podświetlają, jak na przykład nadchodzi połączenie czy tam gramy. No jest jeszcze srebrna taka, coś pomiędzy. Już nie taka skromna i biedna jak ta czarna, ale nie tak efektowna jak ta z przezroczystym tyłem. No i specka oczywiście dopasiona pod korek, bo poza tymi pamięciami, co Jacek powiedział, no to jest ekran 6,8 cala o wysokiej rozdzielczości, tam 1116 na 2480, 10-bitowy kolor. 120 Hz odświeżanie. Powiecie, że biednie, okej, ale ja Wam powiem dlaczego. No właśnie przez ten aparat podekranowy. No coś tam widocznie jest, że nie może być ekran z wyższym odświeżaniem nad tym aparatem, więc albo. No postawili na aparat pod ekranem, którego naprawdę nie widać. No, nie będę Was tutaj oszukiwał, bo ta kamera wiele nie pokaże, ale wierzcie mi, serio, nawet patrząc pod różnymi kątami, dopóki aparatu nie włączycie, to no bez lupy go nie dojrzycie w normalnym użytkowaniu. Słuchaj, ale to Nubia tłumaczy to odświeżanie aparatem A, podekranowym, tak? tak, co prawda nie jest Nubia? to takie oficjalne, to jest tłumaczenie, no powiedzmy, z materiałów takich dla testerów. Dlaczego? Dla mnie to jest dziwne tłumaczenie, To dlatego że nie jest. przy dynamicznym odświeżaniu, przy robieniu zdjęcia, można zmienić po prostu odświeżanie na czas robienia zdjęcia. Może jakieś ograniczenia matrycy, która, no nie chcę tutaj wnikać, bo też to dokładnie wprost nie zostało powiedziane, ale zwrócę uwagę, że ostatnia Nubia, nie pamiętam numerka, Boże, szóstka chyba to była, która miała jeszcze inny design i miała zwykły aparat w dziurce, znaczy się na ramce, przepraszam, bo one nie miały dziurek, one miały rameczkę. Miała Mam zwykły aparat, już miała odświeżanie 165 Hz. W momencie, kiedy pojawiły się aparaty podekranowe, ono spadło z powrotem na 120. Tak to wygląda i no tutaj nie ma sensu dorabiać żadnych ideologii. Ma to związek po prostu z aparatem, ale dlaczego? No to tego już nie powiedziano i może po prostu nie wnikać. Dobra, zostawmy Nubię. W Chinach zadebiutował Honor X50. Do nas trafi albo nie trafi, bo jak przypominamy, Honor znowu do Polski wrócił. To jest smartfonik ze Snapdragonem 6. generacji pierwszej, z AMOLEDem 6,78, 120 Hz odświeżaniem. Rozdzielczością troszeczkę powyżej Full HD z plusem, bo tam jest 1200 na 2652, taka dosyć nietypowa. Huawei celuje w takich rozdzielczościach nietypowych. Tiery pamięci 128, 256, 512, 8,12 albo 16 GB RAM-u. 108 megapikseli w aparacie głównym. Towarzyszy mu niestety tylko dwójka biedniutka. Z przodu jest ósemka. I ładowanie 35-watowe bateryjki 5800 mAh. Bateria jest mocnym punktem smartfona po prostu. No i design taki znany już nam z innych modeli Honora, czyli takie pokaźne kółko na tyle, chociaż tak wypełnione powiedziałbym raczej niekoniecznie bujnie.
Tak, wygląda na więcej niż daje tak naprawdę. Natomiast jest również wersja ta pomarańczowa, jak wspominaliśmy nieraz, to wersja pomarańczowa wiąże się ze skórą wegańską. Tak, tego, Tak, i złotą no. rameczką, bo pozostałe mają Tak. ramki srebrne, a ta pomarańczowa ramkę i ten talerzyk taki w aparacie fotograficznym ma złotawe. No i jeszcze dwie premiery, którymi uraczył nas OnePlus w tym tygodniu, to jest Nord CE3 i Nord 3 5G. Tak jest. Pierwszy, znaczy się drugi, czyli Nord 3 jest już dostępny w Polsce. Mamy go przetestowanego, recenzja jest podlinkowana, także wszystko o tym telefonie sobie możecie tam przeczytać. No, sympatyczne urządzonko, trzeba przyznać. 2,5 kosztuje za wariant 16256, aparat 50 ze stabilizacją. AMOLEDowy ekran i 1,5K 120 Hz z 10-bitowym kolorem, także też jest niebiednie, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Bateria typowa 5000, ale ładowanie 80 W, czyli takie całkiem szybkie. No i tyle. Więcej sobie zobaczycie w recenzji, a my może powiedzmy o tym, którego u nas nie będzie. Wielki, nieobecny OnePlus Nord CE3 na pewno pod taką nazwą do nas nie trafi. Jest w Indiach. Tak, jest w Indiach. Widzieliście już podobnego smartfona. Dokładnie. Co ja będę dużo mówił? No, producent po prostu w zależności od rynku różnie nazywa różne smartfony. Tutaj mamy konstrukcje bardzo podobne na bardzo wielu rynkach, które miewają czasami inne nazwy. Jest AMOLED 6,7. Jest. Nie wiem właściwie co jeszcze. 120 Hz Snapdragon odświeżanie. 7,8 2G. Bateria Jest ładowanie podobnie 80-watowe jak w trójce, tak. No i to w zasadzie tyle. tak, Nie wiem, no aparat, 50 megapikseli, ale 8, już 2, jest. 16 z przodu. Są tiery pamięci takie, które są atrakcyjne. Tutaj nikt nie kpi z użytkowników. Jak dają RAM, to dają co najmniej 8 giga. Jest dosyć fajnie, albo 12, jeżeli ktoś lubi. Jest wersja 128, 200. 12256. No, 256 to trochę malizną trąci, ale Nie cóż ja myślę. mogę? Jest obsługa kart, w związku z tym zawsze sobie można dorzucić. Tak, niecałe 1500 w Indiach to kosztuje, jeżeli mówimy o tej dopasionej wersji, oczywiście. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o smartfony. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o kilku rzeczach, które mnie uderzyły w tym tygodniu. Na szczęście niezbyt boleśnie. O. Od takie ciekawostki. Po pierwsze, mówi się, że Huawei ma wrócić na rynek smartfonów 5G. Ja tam trochę wątpię, to są plotki takie chińskie na razie. Tam trochę wątpię, dlatego że Huawei na razie z mojej wiedzy nie ma możliwości produkowania sensownych układów powyżej 14 nanometrów, ale możliwe, że się coś zmieniło i możliwe, że będą mogli wejść konkurencyjnie na rynek smartfonów 5G. Wspominam dlatego, że mnie po prostu walnęło. Druga rzecz, która mnie uderzyła, to jest to, że podobno w sierpniu ma być aktualizacja oprogramowania Samsungów ostatnich flagowych, tych nieskładanych, i podobno naprawili problem z HDR-em przy zdjęciach nocnych albo w kiepskich warunkach oświetleniowych. I jedna rzecz, o której Adaś jeszcze pisał w tym tygodniu, to jest kwestia tego, że na razie Nothing nie planuje składaków. Bardzo mi No, się Bartek pisał niej. Tak, no nie planuję. Podobał prezes, który powiedział, że producenci smartfonów wymuszają na użytkownikach zaakceptowanie składaków. To mi się spodobało, chociaż ja się z nim nie zgadzam. Dlatego, że trudno jest wymuszać na kimś coś, jeżeli te smartfony, którymi się wymusza, kosztują tyle, ile kosztują obecnie Nie składaki. Nie wiem. sądzę, żeby cokolwiek wymusili w ten sposób, w No ale każdym no razie. pytajcie, czy ktoś, nie wiem, będzie rozpaczał, że Nothing nie zrobi składaka. Zaraz będziemy mieli składaka od Honora i to już za moment dosłownie. Mam nadzieję, że link odpowiedni pojawi się, bo premiera, no krótko po tym, jak skończymy nagrywać, powinna zacząć. Zaraz będzie, oczywiście będą oba Samsungi, o których bardzo szeroko piszemy w zasadzie co chwila. Nie będę wszystkiego streszczał. Kliknijcie sobie w aktualność, Trudno je odróżnić od poczytajcie. poprzednich, powiem szczerze, bo jak je Wszystko obejrzałem, to. wiadomo. Wszystko wiadomo, łącznie dzisiaj ceny nawet wypłynęły, które wyglądają całkiem legitnie. Trochę się zmienią, bardziej się zmieni klapeczka niż fold,
ale zobaczymy, premiera tam 20 bodajże 6 lipca. Gdzieś w tej okolicy, krótko później, pojawi się składany OnePlus. No, nie mogę wam jeszcze powiedzieć co i jak, ale będzie ciekawie wyglądał na pewno. Także będzie tych składaków do wyboru. Od groma i ciut-ciut i myślę, że starczy, bo są drogie i to nie są telefony dla każdego. Natomiast ja mam na koniec jeszcze jedną bombę, mianowicie w ofercie Huawei znalazła się inteligentna laska. Tak, widzę błysk oku tego pana, oj, ten pan też ma błysk wokół, ale nie, Chociaż to ładna jest do nie tego. chodzi o to. To też co prawda jest dla niepełnosprawnych, ale dla niepełnosprawnych ruchowo jest ta laska. Panowie sobie poszukają jakiejś inteligentnej laski sympatycznej. Natomiast tutaj się pojawiła, ona ma ekranik nawet taki w rączce, tam do 100 kilo nacisku. O. W tym ekraniku jest w stanie wyświetlać ciśnienie na przykład, O. wagę sprawdza kogoś, kto tą laską się posługuje. Także cała masa fajnych rzeczy dla tych, którzy lubią gadżety, które pracują w sieci. Ja ostatniego Star Treka, słuchajcie, przy okazji, kryptoreklama. Bardzo polecam, jeżeli ktoś jest fanem Star Treka, obejrzeć ostatni sezon Picarda, ale ostatni sezon. Jest w tej chwili chyba na Amazonie, jeżeli dobrze pamiętam. Bo jest po prostu fajny. Ja obejrzałem dwa pierwsze sezony właściwie z rozpędu, bo to nie było nic dobrego. Natomiast ostatni sezon Picarda, trzeci, jest po prostu jak stare Star Treki. Jak znajdziecie chwilę czasu, a Star Treka lubicie, to polecam. To chyba tyle. To też a No propos chyba. lasów było, bo tam sami emeryci tam występują. Ledwo chodzą chłopaki. Ale wszyscy, których pamiętacie z New Generations, to tam są po prostu. Star Trek Geriawit. Autentycznie, ale jest po prostu tak fajny, że trudno nie obejrzeć. Mnie dwa pierwsze sezony mi się kompletnie nie podobały. To Jak Jacek tak poleca, to było nawet ja opóźnienie. pójdę obejrzeć. Tak, tylko no mówię, trzeci sezon. Poprzednich nie trzeba do zrozumienia całości w zasadzie. Także To o trzeci tyle sezon dobrze. polecam bardzo. To sobie idźcie oglądać. Macie co oglądać na wakacje, jak nas No nie i będzie. to z tym polecaniem wakacyjnym chyba skończymy ostatnią Tak, widzimy wakacyjną się w sierpniu, tygodniówkę. moi drodzy. Teraz Jakoś przyszedł tam. czas na odpoczynek. Tak, jakoś tam w sierpniu się widzimy, pewnie w pierwszy piątek sierpnia. Mam nadzieję, że już się nie spojrzałem, prawdę mówiąc, w kalendarz, ale myślę, że chyba tak. Dobrze mówię? Jakoś Jesteś tak. w sierpniu? No. Myślę, że tak, no to wtedy wam opowiemy. Prawdę mówiąc, nie zapowiada się jakiś tam natłok premier, bo mam wrażenie, że wszyscy koniecznie chcieli się wypstrykać premierami przed tym, jak ludzie sobie pojadą na wakacje. Tak coś przeczuwam. Dziwnie ten Samsung wyskoczył, ale no dziwnie, no co wam powiem. Tak wiesz. Złamali swój, że tak powiem, ustalony przez ostatnie lata harmonogram. Nie wiem dlaczego. Znaczy się chodzą słuchy, że niby ze względu na konkurencję. Ale nie wydaje mi się, żeby aż tak bardzo na przykład ich Motorola, powiedzmy, przycisnęła. Chociaż kto wie, no Motorola w tej chwili, nie wiem czy wiecie, ale na polskim rynku radzi sobie nader dobrze, aż byłem zaskoczony, jak tam cyferki pokazali. Także no może to przez nich, nie wiem, zobaczymy. Polecamy Wam odpoczywać i urlopować się na tyle, na ile tylko możecie. Przynajmniej tym polecamy to, którzy na urlopy jeżdżą w lecie, bo ja wiem, że nie każdy lubi lato jako taką porę urlopową. Pijcie dużo wody, chrońcie się przed słońcem, nie jakoś nadmiernie, ale chrońcie się na tyle, żeby sobie czego jakiejś krzywdy nie Uważajcie zrobić, na nie upały i burze. pobalić. Pilnujcie picia wody, tylko nie pijcie więcej niż 5 litrów jednorazowo. Bo 5 litrów to jest podobno dawka śmiertelna H2O, w związku z tym nie należy. Dlatego nie No, wiedziałem. potem się można zatruć. No to ciekawe. Żegnamy Was serdecznie, dziękujemy, że wpadliście. Zapraszamy Was na wznowienie sezonu tygodniówek w sierpniu. Trzymajcie się. Do Cześć. zobaczenia. Cześć.